Łódź to niezwykłe miasto. Miasto kultury, miasto ludzi młodych. To prawda, że miasto, w którym się wygrywa. Byłam tutaj przedwczoraj, nie jestem dzisiaj, bo warto do Łodzi przyjeżdżać, bo tu są także świetne kandydatki na posłów. Iwona Śledzińska-Katarasińska. Są zieloni, naprawdę są... Moc naszych samorządów i naszych samorządowców widzieli Państwo przed chwilą. Siła, odwaga, zdeterminowani do tego, żeby bronić naszych małych ojczyzn, bronić demokracji. Ja dzisiaj zaapeluję tu w Łodzi do ludzi młodych. Mówiłam o tym dzisiaj rano w Warszawie, ale powtórzę to jeszcze raz. Zwracam się do ludzi po studiach, kończących studia i tych, którzy będą głosowali po raz pierwszy raz w życiu. To jest bardzo ważny czas i tego czasu nie możecie zmarnować. Nie słuchajcie nas, starych polityków. Nie słuchajcie ekspertów opisujących rzeczywistość. Nie słuchajcie także dziennikarzy. Posłuchajcie własnego serca. Tak, właśnie własnego serca. Bo to, co dzieje się teraz w Polsce, wymyka się spod rozumu, wymyka się logice i rozsądkowi i wymyka się zwykłej ludzkiej przyzwoitości. I to wszystko dzieje się tu i teraz na naszych oczach. Po 89 roku nie było w Polsce tak pazernej władzy jak ta teraz. Władzy tak pozbawionej skrupułów i tak pogardzających tymi, którzy mają inne zdanie. I słowo pogarda to klucz do dzisiejszych wyborów, który najlepiej opisuje obecną władzę. Dlatego apeluję do wszystkich młodych ludzi tu w Polsce i za granicą. Bądźcie mądrzejsi, powiedzcie dość pogardzie, powiedzcie dość poniżaniu ludzi inaczej myślących, inaczej zachowujących się, inaczej czujących. Powiedzcie dość dyktaturze jednego nieszczęśliwego człowieka. Powiedzcie dość, wykorzystajcie te szanse, bo my chcemy Polski otwartej, tolerancyjnej, bogatej, wykształconej i przedsiębiorczej. Dlatego gwarantujemy Wam program Wyższe Płace, niższy ZUS dla młodych przedsiębiorców, Europejską Służbę Zdrowia, czyste powietrze bez smogu i walkę z plastikiem. Proponujemy Wam darmowy internet i także łatwiejszy dostęp do własnego mieszkania. Jesteśmy w Łodzi, gdzie w 81 roku wybuchły pierwsze strajki. Są tutaj uczestnicy tych strajków i to wasi poprzednicy, wtedy tak samo młodzi jak wy teraz, spojrzeli na naszą rzeczywistość i powiedzieli, tak dalej być nie może. Ktoś może powiedzieć, że dziś sytuacja jest inna, nieporównywalnie lepsza niż wtedy. Ale ja odpowiem, to jest błąd. Wtedy to było wszystko dużo prostsze. Bo była sytuacja jasna. Byli my i oni. My chcieliśmy wolności i solidarności, a oni wręcz przeciwnie. Teraz my chcemy wolności i solidarności i oni deklarują dokładnie to samo. I tu jesteśmy w niebezpieczeństwie, bo obecna władza nauczyła się kłamać, patrząc nam prosto w oczy. Nauczyła się kłamać prosto do kamery telewizyjnej. I my musimy o tym kłamstwie mówić bardzo głośno. I muszę przyznać, że ja to, co polskie rozumiem zupełnie inaczej niż dzisiejsza władza, może dlatego nie widzę sprzeczności pomiędzy tym, co polskie, a co europejskie. Nietolerancja? Przecież to jest sprzeczne z polską tradycją. Brak wolnych sądów to także nie jest polska tradycja, a bezkarność działaczy partyjnych to także nie jest polskie. I to nie jest ani polskie, ani europejskie. A my możemy mieć i Polskę,
i Europę, albo zostać z niczym, jeżeli nie dokonamy właściwego wyboru. Dlatego w tę niedzielę każdy z nas, komu zależy na Polsce, każdy, kto kocha Polskę, każdy, kto ma marzenia, niech idzie na wybory, niech dokona wyboru samodzielnego, odróżniając kłamstwo od prawdy. Niech dokona odważnego wyboru, bo wtedy Polska będzie lepsza, my będziemy mogli swoje marzenia spełnić i każdy z nas będzie mógł się czuć szczęśliwy. To jest nasz moment próby i musimy z tego momentu próby wyjść zwycięsko. Ja wierzę, że niedziela to jest bardzo dobry dzień dla nas wszystkich i te wybory wygramy.